dzisiaj, tak jak zapowiadałem, jadę dronami ciężkimi. Tutaj ta ostatnia awaria, one się urwały, widzicie. Pospawałem jak umiałem. Dałem wzmocnioną blachę taką grubą. Od spodu też pospawane, działa, to jest najważniejsze. Jak wygląda, nie jest to istotne. Ważne, że działa. Paliwo zatankowane. Jedziemy w pole. No, jedziemy sobie drogą. No i przy okazji pewnie będziecie pytali, dlaczego nie czerwona. Niestety, jak ostatnio mi się z tymi biegami coś tam potępegowało i odkręciłem wszystkie zamki, to coś namieszałem i nie mogę wbić wałka. To znaczy go wbijam, on zgrzyta, tak nie do końca łapie. Daj sobie ręcznym, o. I stąd po prostu wziąłem żółtą. Muszę zawołać Roberta. On się na tym zna. I to zrobi jak trzeba. A ja popatrzę, będę wiedział na przyszłość. Brona zaczepiona. Wszystko jest jak trzeba. Paliwo zatankowane, jak mówiłem. Jedziemy pobronować. No i jak dobrze pójdzie, no to jutro biorę 60 Roberta, jego siewnik i będzie sianie. Dorczycy na pierwszym kawałku. No co prawda tak myślałem jeszcze, żeby to wszystko zrobić i dopiero wysiać, ale szkoda czasu. To co jest do wysiania, to wysieję. No a resztę sukcesywnie oczywiście będzie wysiewane. Słońce trochę zelżało, już tak nie dokucza. Także mam nadzieję, że się całkiem przyjemnie będzie robiło dzisiaj. No, jestem już na polu, brony leżą, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, mam nadzieję, że tu wszystko będzie dobrze widać. Trójka na razie na początek. Pierwszy przejazd zrobiony.
jeszcze to właściwie to jeszcze to położę i przejadę tutaj. Jarkowi to dam do zmielenia. O, bo on tu będzie jutro jeździł, to pomieli przy okazji. A pojadę tam właściwie, będę takie kółko robił. Nie, bez sensu. Będzie jutro mielony ten kawałek. Ja zaraz po tym będę jeździł broną. No i siewni. Trzeba się wycofać. Bo tam jeszcze to od razu zrobimy. Ziemia wilgotna, mokra. Widać, że to wszystko jest jeszcze świeże. Tam pamiętam, mówiliście coś o tym, że dreny tutaj by trzeba sprawdzić. No na razie nie wiem, gdzie one są, ale możliwe, że zatkane.
potem to będę w poprzek robił. Aha, tu jeszcze. Ajajajajaj. No dobra. Dobre. Czy rzeczywiście tu orki nie zrobić? Wiecie co? Ja przejadę jeszcze tamtędy. Zobaczymy, bo tak jak to trzeba będzie zrobić orkę, to ta robota moja jest bez sensu. Ale przejedziemy jeszcze ten kawałek.
Zobaczmy. Jeśli chodzi o test tego mojego spawania, trzyma się, a to się liczy. Natomiast jeśli chodzi o test tutaj tej roboty, to nie ma to sensu. Nie podoba mi się i w to takie coś to ja nie chcę siać. Uważam, że to bez sensu i trzeba tą orkę zrobić. Ja wiem, że wy mówiliście i tak dalej, to o to chodzi, ale nie ma to jak po prostu samemu też się przekonać. No tak chciałem się przekonać, wyglądało to naprawdę świetnie, ale ja bym tu musiał jechać ze 3 razy po tym, żeby mieć efekt, który bym chciał mieć. Więc wyjdzie na to, że chyba to będzie orka i dopiero brona. I też nie wiem, czy to po prostu jeden przejazd broną wystarczy. Także jeżeli w tym tygodniu nie będzie siewu, to na pewno już w przyszłym. Bo no nie widzę tego w każdym razie. Nie wydaje mi się, żeby to byłby dobry pomysł. Ale wiecie co? Jak już jesteśmy, pojedziemy zobaczyć grypę.
daleka widać Grykę. Ale wieje. Chodzi. No tutaj jest trochę jej no naprawdę ładna jest. Ja nie wiem jak to wygląda, jak ona będzie miała te zawiązki takie tam gdzieś dołem, jakieś resztki chwastów, słuchajcie, ale tak zobaczcie jak to wygląda. To nie są chwasty, to jest wszystko gryka. Nie wiem kiedy, słuchajcie, jeszcze ona będzie miała zawiązki nasion, ale na razie cały czas kwitnie. No bardzo ładnie, pięknie to wygląda. Także zobaczymy jak to wszystko tutaj pójdzie z tym plonem. 100 kilo na hektar według tego co powiedział mi Agromazury i tak się... No właśnie mówił 90 kilo dokładnie, ale w tym miejscu ze względu na to, że to jest tak zwana górka tutaj i była susza taka dosyć mocna w tym miejscu, pustynia po prostu, to ja nie wierzyłem w to, że tu się cokolwiek coś tu będzie, no po prostu nie miałem o tym pojęcia. Natomiast Robert zdecydował, jak ja byłem jeszcze w Niemczech, zdecydował, że tutaj jednak na tym kawałku da 100, nie będzie źle. No i dobrze to wszystko wyszło. Także widzicie. Jedziemy w każdym razie na bazę. Szkoda tej roboty. Trzeba zaczepić pług. No i tak to będzie wtedy, taka ta robota będzie najlepsza. No. Tyle z dzisiejszego filmu. Była próba zrobiona, miałem nadzieję, że nie na próbie się skończy, a na finalnej robocie. Ale cóż, tak to wygląda. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!